Cześć, witam Was z kanału Kury Ozdobne. A w dzisiejszym odcinku taki luźny odcineczek o niczym, można powiedzieć. Tutaj dałem teraz kurom paszy. Kogucik jak widać jest, nic mu się nie stało. Myślę, że w miarę dobrze rośnie. Jest u nas dopiero tydzień, więc nie ma jeszcze co oceniać. A ja idę do kurcząt. Tutaj mam paszę dla nich taką. Teraz troszeczkę inną kupiłem, dla takich starszych kurcząt. I no i co, damy im paszy. Przed chwilą już dałem im trawy. Tutaj te małe kurczęta. Już im nasypę i... I już można patrzeć. To, o czym chciałem powiedzieć w tym odcinku, no to też prawdopodobne przenosiny niektórych kurcząt już do kur. No, tak po prostu zdecydowałem, bo są one już odpowiednio duże. Ten wybieg robi się też już mały powoli dla nich. Więc wydaje mi się, że to jest odpowiedni czas, żeby nie wszystkie, ale jaką część z nich przenieść. Na pewno żadne z małych nie pójdą. Wydaje mi się, no z tych starszych chyba nie pójdą dwie kurki tylko, a tak, albo trzy, a tak to reszta pójdzie. No ponieważ te dwie kurki, o chyba, no na pewno nie pójdzie ta kura, ta kurka, i nie pójdzie tamta, która jest w rogu. Są one dużo mniejsze od swojego rodzeństwa. No i wydaje mi się, że nie są gotowe. Też nie chcę tak, żeby za bardzo uciekały mi za ogrodzenie. Tutaj idzie do nas kogut. Ten czarny. Jak widać, głowa mu się wybarwia na kolor biały. Biały, taki z brązowymi plamkami nawet. I myślę, przynajmniej tak mi się wydaje, że w przyszłości będzie on miał dużo więcej, tak po prostu taką praktycznie całą białą lub jakąś brązowawą głowę. Bo już miałem taki jeden przypadek właśnie, że kogut jakby młody to był cały czarny, a potem wyjaśniał. Dobra, i teraz może pójdziemy jeszcze do kur, zobaczyć co tam, jak tam u kur, i może zbierzemy sobie jajeczka, zobaczymy ile tam dzisiaj jest. Kury jak widać dalej jedzą. No ten kogut prawdopodobnie troszkę się wystraszy jak wyjdziemy, bo jest on troszeczkę bojaźliwy jeszcze, ale nawet że nie. Jak widać kury jedzą, dalej są wszystkie 7 kur, no i plus dodatkowo ten kogut. No a już za niedługo, tak jak mówiłem, przyniosą się tu też kurczęta, więc będzie duże wzbogacenie tego wybiegu. Dobra, lecimy po jajeczka. O, dzisiaj tylko chyba 2. W drugim gnieździe nie ma nic. Tam też na pewno nic nie ma. No, jeszcze tutaj co mogę pokazać w środku. Odłożę na chwilę jajka. I co mogę pokazać w środku, to na pewno, że wybiłem tutaj deski od dołu, tak żeby kurczęta mogły przechodzić też na drugą stronę. Ponieważ no wiadomo, żeby to było wszystko większe, i tak już w tamtym wybiegu nie będzie nic, więc na ten czas mogłem wybić te deski. A jeżeli wszystkie kurczęta już dorosną, to prawdopodobnie całkowicie
zlikwiduje to pomieszczenie, te dwie przegródki i zrobię nowe, lepsze, takie bardziej przestronne, bardziej dostępne, prawdopodobnie z drzwiami od samej podłogi do sufitu, a wtedy gniazda będą gdzie indziej, ponieważ tak dużo będzie lepiej się do nich wchodziło, będzie też dużo więcej miejsca, no ale jeszcze zobaczymy, jak to zrobię. Tutaj jak widać woda, wybieg cały zielony. Możliwe, że tutaj właśnie nawet skoszę trawę, bo trawę, no te wszystkie zielone. A co? W dzisiejszym odcinku to chyba wszystko. Dajcie zaraz w komentarzach, jakie odcinki chcielibyście widzieć u mnie na kanale. A ja się z wami żegnam i do następnego. Cześć!